Odpadające płytki w jednej z niecek w suwalskim akwaparku przestały już straszyć. Do awarii doszło w listopadzie bieżącego roku. Okazało się, że konieczna jest wymiana około 1000 płytek. Udało się to zrobić bez generowania ogromnych kosztów, wynikających przede wszystkim z konieczności całkowitego opróżnienia z wody części rekreacyjnej basenu. Szacunkowy koszt spuszczenia i ponownego napełnienia wodą tej części pływalni, podgrzania i uzdatnienia tejże wody chemią basenową obliczono na około 12 tysięcy złotych. Aby uniknąć tego wydatku, zastosowano wodoszczelną gruć, która pozwoliła na odseparowanie niecki treningowej od pozostałych zbiorników i tylko częściowe spuszczenie wody. Więcej, usuwaną z basenu wodę udało się przechować w kadziach podbasenia. Jak informuje OSIR, wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników ośrodka. To też znacząca oszczędność. Niecka treningowa zostanie ponownie napełniona wodą za około 2-3 tygodnie. Takie są bowiem wymogi technologiczne dla zastosowanych w naprawie materiałów.